Czołem wszystkim, RetroSektor kłania się z tej strony i dzisiaj zapraszam Was do mojego retrokącika. Stan mojej kolekcji gier i konsol został przeniesiony w nowe miejsce, do czego nakłoniła mnie moja dziewczyna, ponieważ wcześniejszy regał, który stał sobie w sypialni, po prostu był już tak zawalony, że półki się uginały, a prawdę mówiąc też nie można było tam już nic innego dołożyć. To jest taki dzienny pokój, gdzie jest troszeczkę miejsca, gdzie śmiało można sobie spokojnie usiąść, przeczytać jakąś książkę czy gazetę, obejrzeć coś w telewizji, czy też po prostu podłączyć sobie mogę sprzęcik jakiś i w coś pograć, nie przeszkadzając nikomu. Wracając do gier, no to troszkę się tego uzbierało. Gry kolekcjonuję jakoś od 2005 roku i oczywiście mam pozostałości z gier, jeśli chodzi o moją konsolę PlayStation 1, jaką miałem od 1998 roku. Mam pozostałości jeszcze z gier, które miałem na konsolę PlayStation 2, którą kupiłem w 2005 czy też 2006 roku, dość późno, ponieważ bardzo długi okres potem bawiłem się właśnie grami na PC-tach. Później też przerzuciłem się na konsolę PlayStation 3 i z konsoli PlayStation 3 pozostała mi tylko chyba jedna gra i to był Demon's Souls, mój ulubiony tytuł z konsoli PlayStation 3, jaki miałem okazję sobie ogrywać dość ostro. No i tak ogólnie po tym chyba 2005-2006 roku stwierdziłem, że sobie powolutku będę kolekcjonował gry. Oczywiście z początku to były gry na konsole PlayStation 1, PlayStation 2 i też tych gier chyba mam najwięcej. Dość późno, bo jakoś w 2013 czy tam 2014 roku zacząłem kolekcjonować gry na Pegasusa, jakoś tak mi się rzuciło, a fajne były gry na Pegasusie i zacząłem to sobie kolekcjonować. Od razu też w tym momencie zacząłem kolekcjonować sobie gry na NES-a, no i też dochodziło tam coś na Sega, Master System, Mega Drive, coś na SNES-a, ale na SNES-a i Nintendo 64 nie mam zbyt wielu gier. W sumie do Nintendo 64 kolekcjonowania gier, no nie kolekcjonuję, ale rozpoczęło się to jak Shaber25 podarował mi chyba dwie gry to były i to były piłki nożne. W tamtym czasie jeszcze nie miałem Nintendo 64, tak więc też do kilku konsol nakłonili mnie po prostu widzowie. Z kilkoma konsolami stykłem się po prostu z zwyczajnej ciekawości, jak na przykład z konsolą Wonderswan, czy też tym Retro Duo Portable. O, tamto sobie stoi. Dobra, rzućmy okiem na to, co tutaj się składuje. Może polecimy od samej góry. Na samej górze leżakuje kilka wydań specjalnych, jeśli chodzi o VHS-y. Mamy takie kultowe filmy jak Obcy, cztery części są w tym paku. Trylogia Indiana Jones, trylogia Rambo, złota trylogia Gwiezdnych Wojen. To chyba było wydanie z 1998 roku. To były te wersje z dodanymi scenami. I remaster Gwiezdnych Wojen. Jeśli chodzi o tą konsolkę, to jest Pocket Game Players. Famiclone umożliwiający odpalanie gier z kartridży. Taki mały kieszonkowiec. Armadillo, kultowa gra, jeśli chodzi o wydanie na Famicoma. Również można było na to napatoczyć się w wydaniu na Pegasusa. I później oczywiście główna postać, ten pancernik, został zmieniony na Mariana. Tylko nie pamiętam, jaki to był Mario. Jaki to był numer z Marianem. Gundam od Bandai, tutaj mamy Holidivera, bardzo kultowy tytuł, jeśli chodzi o wydanie na Famicoma. Jeśli ktoś lubi trylogię Castlevania wydanej na Nintendo Entertainment System, to myślę, że będzie w stanie odnaleźć się przy tej grze. To jest bardzo trudny tytuł do ogrania, ale polecam, zainteresowanym polecam tę grę. Z tyłu mamy Mortal Kombat Plug and Play, w boksie to jeszcze nie zostało rozpakowane i niebawem to sobie rozpakujemy i przetestujemy tego Plug and Playa. Z przodu jest Crisis Force,
od Konami, strzelanka, bardzo fajny shoot'em ups. Tutaj mamy Backbone, to również było przedstawiane na kanale Retro Sector, i Vagrant. Taka zręcznościówka posiadająca również motywy edukacyjne. Tak, dalej mamy, co tu jest? Rumble Pack do Nintendo 64. Tu jest jeszcze nierozpakowany pilot do konsoli PlayStation 2 i chyba tam była też karta pamięci. Ale nie będę tego ruszać, bo wszystko mi runie. R-Type w wydaniu na Commodore C64 na kasecie. Z tyłu jest PlayStation Classic Mini. Tam jeszcze dwie miniaturki od Nintendo i FIFA 98. Road to World Cup, ostatnie wydanie FIFA, jakie ukazało się na SNES-a i Mario All-Stars. I tu jest jeszcze Demon's Crest. Bardzo kultowy tytuł, jeśli chodzi o wydanie na SNES-a. Oczywiście kontynuacja Gargoyle's Quest. Dobra, na tej półeczce skrywają się gry na Master System, a drugi rząd, tam głębiej, to jest, to już są gry na Mega Drive, ale nie będę tego ruszać. Pierwszy model Sega Master System, odpalający nie tylko kartridże, ale i również specjalne karty z grami. Niestety jeszcze nie mam ani jednej karty, może kiedyś się napatoczy. Jakaś w dobrej cenie to się nabędzie. Kilka gier na Master System, z ciekawszych mamy Double Dragon, Psychic World. Tę grę prezentował mi Retro Scanner. Wielkie dzięki i pozdro, stary. Shadow Dancer, R-Type, tę grę zakupiliśmy kiedyś na retro giełdzie w Leeds i tak się składa, że jutro jest kolejna retro giełda i raczej się wybieram, jeśli już nic nie pokrzyżuje moich planów. Shinobi, Strider, druga część, również kult. Asterix, Batman, dalej mamy James Bond, część druga. Streets of Rage, Cyber Shinobi, no i Sonic. Tutaj mam Sega Mega Drive, pierwszy model, drugi model, plus Master System Converter i Honeybee, umożliwiające odpalanie gier z innych regionów na konsoli Sega Mega Drive. Kilka też gier mamy tutaj bez oryginalnych pudełek. Schodząc niżej mamy dział Super Nintendo, Super Game Boy, tutaj mamy Super Wild Card, bardzo fajne urządzenie i kilka gierek. Te dwie gierki, Super Donkey Kong i Donkey Kong Country, otrzymałem od Lucyny, za co bardzo serdecznie dziękuję. Sensible Soccer za jakieś grosiwo wyrwałem kiedyś w Ceksie, wtedy chyba jeszcze nawet nie mieli tego retro. I co im tam trafiło, to wyprzedawali bardzo tanio, chyba za 3 funty ten komplecik Sensible Soccer na SNES-a udało się wyrwać. Schodząc niżej mamy Nintendo 64, NES-a i Retro Duo Portable, bardzo fajny sprzęcik, jak coś, recka jest na kanale Retro Sector, warto sprawdzić. Kilka gier na Nintendo 64, no najważniejsze jest Mario 64. Chciałbym jeszcze Resident Evil 2 sobie wyhaczyć, jeśli będzie okazja, w dobrej cenie, ale ciężko, bardzo trudno. Dobra, trochę miejsca, uwaga, przesuwam się do tyłu. Tutaj mam tak, Raspberry Pi, ogrywam sobie bardzo często jakieś gierki. Sorry. Do tego korzystam z takiego oto kontrolera pod USB. To jest kontroler do Switcha, ale oczywiście jest kompatybilny również z innymi urządzeniami. WonderSwan z tyłu. Kilka gier na Sega Saturn. Niestety Saturn i PC Engine mam w innym miejscu. Przechowuję, ponieważ to są kompletne boksy, tak więc ja tego tak nie wystawiam, nie eksponuję. GameCube i kilka gier w sumie. Na GameCube'a mam już wszystko, na czym mi zależało najbardziej, czyli Twin Snakes, Final Fantasy, Residenty, jest Ikaruga, Luigi Mansion, Donkey Kong na bongoski i Zelda. I w sumie najbardziej zależało mi na tych wszystkich
konkreciarskich grach. Game Boy. Jadąc dalej, tutaj mamy boxy na Game Boya. Zelda jest, Castlevania na GBA. I tutaj jest klasyczna Castlevania na GBA. W tyle mamy kilka gier oryginalnych w boxie na Game Gear. Wonderswan, tutaj jest Makaimura od Capcomu, czyli Ghosts and Goblins. I Castlevania, to jest pierwsza Castlevania, nie, to jest druga Castlevania, jaka została wydana na Game Boya w japońskiej wersji. Chyba był Belmont Revenge, jak dobrze pamiętam. Sega Dreamcast, Master System i Game Gear. Klasyka. W tym boksie składuję sobie gry na GBA, ponieważ ciężko to sensownie ustawić, jeśli chodzi o same wersje kartridżowe bez oryginalnych pudełek, to więc to sobie tam składuję. Coś na Mega CD i PC Engine. Kilka gierek. Nie jest łatwo te gry, tak więc siłą rzeczy jest tego niewiele. Przechodząc wyżej, 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 to tu mamy już gry na konsolę PlayStation 2. Troszeczkę tego się już uzbierało. Kultowa różowa PS2, srebrną mam schowaną. To tak dla picu. Oczywiście z tej PS2 najczęściej korzystam, ponieważ to jest ekranem Joyteha, tak więc najłatwiej mi to podpiąć. I tutaj jest kilka kolekcjonerek, jeśli chodzi o wydania gier na konsolę PlayStation 2. Jakieś memoraki. Tu się zapisuje stany gry, tak więc kilka jest przydatnych zawsze pod ręką. Jest naprawdę masa ciekawych gier wydanych na konsolę PlayStation 2 i z mojego przelicznika jeszcze tak około 50 chciałbym sobie dokolekcjonować i to już śmiało będę mógł sobie wszystko zamknąć. Mamy Metal Slug'a 4, Gunbeard, bardzo fajny shoot'em up, R-Type Final, Harry Potterki, GTA, gdzieś tu mi migło, jest GTA, Gran Turismo, Metal Gear, King of Fighters, mam wydanie z taką książeczką, gdzie są opisane ciosy i postacie. Nie wiem, czy mieliście kontakt się z tym spotkać. Wyciągnijmy to. O, kultowy tytuł od SNK. Bardzo fajnie przygotowane. To powinno być z tego, co mi wiadomo, a niech to tu leży na razie, jeszcze w takim kartonowym opakowaniu, ale niestety nie trafiło do mnie w ten oto sposób. Shadow of Ganymede, również shoot'em upsik, Street Fighter, Omnimusha i tu jest więcej gier. Rule of Rose, wydanie promocyjne. W sumie jeden z najdroższych tytułów, jeśli chodzi o gry na PlayStation 2. Code of the Samurai. Nie wiem, czy to nie jest krab od Midasa. Tak, to jest krab od Midasa. No, nie tylko klasyki, ale krapy również się posiada w kolekcji. Enthusia to jest, jeśli chodzi o ten tytuł, to jest klasyk od Konami. No, klasyk, nie klasyk. Ale jedne z nielicznych wyścigów gier od Konami. Ale nie wygląda to źle. Crazy Taxi, również dość ciekawy tytuł. Klonoa 2, więcej Grand Theft Auto. Castle of Shikigami 2. Czy jak to się tam wymawia? Shoot'em upsik, bardzo kultowy. Składanki gier Capcom, Midway, Taito i tak dalej. Soniki, Szczęki. Co my tu jeszcze mamy fajnego? Castlevania, Tekeny, Is, bardzo piękny role-playing game, wydany na PlayStation 2. Oczywiście kontynuacja części, ta seria została zapoczątkowana na Nintendo Entertainment System. Już chyba to był jakoś 87-8 rok. Shoot'em upsik, Stag, Guilty Gear, X2. O. Kult, jeśli chodzi o bijatyki. Puyo Pop Fever, God of War. I co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mortal, Shinobi.
Final Fantasy. Co jeszcze mamy ciekawego? Red Dead, Street Fighter. Te gry nie są jakoś tak sensownie poukładane jeszcze, ale z czasem może to sobie zrobię alfabetycznie albo po prostu coś przewaliłem. Alfabetycznie albo po prostu gatunkami gier. I tu jeszcze mam jeden regałek, jeśli chodzi o gry na PlayStation 2. I tu już są, no co mi tu, a te pudełko z dyskietkami na Amigę. Tu dokopałem się do gier na Amigę i akurat to jest pudełko, którego będę chciał się pozbyć z tymi grami. Nie potrzebuję tych gier, nie podchodzą mi, więc wek. Tu mamy te horrorki, które ostatnio żeśmy sobie oglądali. Dość ciekawy tytuł trafił do mnie. Freak Out od Midasa. Połączenie Midas i Treasure. Treasure miało kilka naprawdę dobrych gier i to wydanie jest od Midasa, deweloperem Treasure. Ciekawe połączenie, nieprawdaż? Prawdaż. Ok, lecąc dalej. Resident X-Files. Co my tu jeszcze mamy? Okami. O, w to bym chciał sobie kiedyś pograć. Mam Okami na Wii i na PS2. Nieszczęsny Splatterhouse, Splattermaster, który ostatnio się porysował przez moją PS2. Glass Rose. Tu mamy japońskie wydania Tales of Destiny. Jedyneczka, dwójeczka, Twisted Metal. Online, no niestety już to się chyba raczej nie da pograć. Metal Gear, trójeczka. A tu jest normalny. O, no w to się da pograć, ale w tego online'a nie. Co tu jeszcze mamy? RPG, Star Ocean, Breath of Fire, Dark Chronicle. Bardzo piękny RPG. Kuri Kuri Mix, Odin Sphere, co Grandia, Neo Geo Battle, a tu już bijatyki od SNK i Malice, coś takiego. No trochę tych gier jest, chyba najwięcej mam właśnie gier na konsolę PlayStation 2. Tu mamy regał z grami na Pegasusa, Famicoma. Tu to samo, kilka konsol i to będę chciał zrobić tak, że po prostu na jednej półeczce będą gry z Famicoma, a na drugiej tylko i wyłącznie z Pegasusa i inne Famiklony. Tak więc, że to będę musiał sobie rozdzielić. Jadąc dalej do góry, tu mam kilka gier na konsolę DS. W sumie nie zbieram gier na DS-a. Tu niektóre z tych gier trafiły do mnie gdzieś tam na karbudzie. Jak na przykład ten Mario 64, wydanie amerykańskie. Jest Castlevania Order of Ecclesia, czy jak się to wymawia. Wiecie co, ja sobie stanę na krzesło, bo światło się tak nieładnie odbija. Castlevania Portrait of Ruin. Castlevania Dawn of Sorrow. I to jest akurat cała trylogia Castlevania, jaka została wydana na DS-a. Tu jeszcze mam Finala, też na karbudzie, to udało się wyrwać, to też na karbudzie i to też, no niektóre gry naprawdę dobre można tam sobie od czasu do czasu trafić, ale to tylko w sezonie letnim zazwyczaj. Gry na NES-a, jeden rząd, tu jest drugi rząd i trzeci rząd, troszkę tego się uzbierało, jeszcze kilka gier chciałbym sobie dokolekcjonować. I w sumie można by było już tą kolekcję gier zamknąć. Większość oczywiście oryginały, ale też miałem okazję porobić sobie kilka reprodukcji. Znajdziemy tu jakiegoś reprosika. To jest chyba gra z... Tak, to było zakupione na AliExpress, Jetsons, co mieliśmy okazję sobie ograć. Gdzie to jest jakiś mój reprosik? O, tu jest Grandmaster. Niestety nigdy nie zostało to wydane w Stanach ani w Europie, ten Grandmaster. A zrobiłem sobie tego reprosa, oczywiście angielski język jest wpakowany,
więc można to sobie spokojnie ogrywać. Bardzo fajne połączenie gry takiej action adventure z RPG-iem. Polecam, sprawdźcie sobie Grandmastera. Tak, niżej mamy więcej gier na NES-a, z tym, że tu mamy boksy, pełny boksik, Blaster Master, Lemmingi, Paperboy, DuckTales, część pierwsza, co my dalej mamy? Castlevania, Simon's Quest, Metroid. Z tego Indiana Jonesa jestem bardzo dumny, ponieważ jak ogrywałem sobie gry na Pegasusa, tam w tym 90, nie wiem, 4, 5 rok, to kurde, ostro katowałem tę grę, udało mi się to przejść, ale później nie byłem w stanie tego znaleźć, tej gry właśnie w wydaniu na Pegasusa, więc postanowiłem to sobie nabyć w oryginalnej wersji w wydaniu na NES-a i to jest właśnie ten Indiana Jones od Taito. I był również drugi Indiana Jones wydany, była ta sama okładka, tylko kto to wydał? Ubisoft? Kurde, nie pamiętam. Tak więc można było się pomylić co do tego. Troszkę jeszcze więcej gier na NES-a i mam już tutaj Game Boye. W sumie wszystkie Game Boye, jakie zostały wydane, jeśli chodzi o modele. I tego Game Boya, który jakiś czas temu do mnie trafił, on jest naprawdę w przykrym stanie, jeśli chodzi o obudowę. Mam zamiar sobie zamówić obudowę na AliExpress. Dość tanio są te obudowy, można sobie zamówić i podmienić. To się będzie lepiej prezentować. Gry na PSP. No, z grami na PSP jest o tyle fajnie, że te gry sobie nie ma ich zbyt wiele, ale kolekcjonowałem sobie te gry akurat w czasie, jak były wyprzedawane, jak już znikły ze sklepów i to tam się sprzedawało z drugiej ręki. Kilka dobrych tytułów do mnie trafiło, na przykład jest Castlevania, Metal Slug, Double X, nieoficjalnie można by powiedzieć trzecia część, Parasite Eve, The Birthday, Metal Slug, co tu jeszcze z ciekawszych gier mamy? SNK Arcade Classic Vol. 1, niestety Vol. 2 nigdy nie zostało wydane w Europie, a jak w Stanach czy w Japonii, to tego nie wiem. Troszkę RPG-ów, Mega Man, Powered Up i tu chyba jeszcze gdzieś powinien być jeden Mega Man. Ale nie widzę. Dobra, ślepy jestem. Breath of Fire 3. Tanio można wyrwać na przykład wersji na PSP. No a wiemy, że wersja na PlayStation 1 jest cholernie droga, więc też można tak to sobie nabywać, te niektóre gry. Capcom Puzzle World. Na przykład tutaj jest zawarta gra Super Puzzle Fighter 2, co zostało wydane również w PlayStation Classic Mini. No. Tales of Eternia, kolejny fajny RPG i schodząc dalej, tu już mam gry na konsolę PlayStation 1, które kolekcjonuję od wielu, wielu lat. Troszeczkę fajnych tytułów się trafiło, troszeczkę niefajnych tytułów też się trafiło, no ale ogólnie mam większość gier, na których mi zależało. Dzisiaj jest piątek, nie wiem kiedy ten materiał będzie wpakowany na YouTube, na mój kanał, ale jutro w sobotę jest Retro Giełda w Lidz i mam ochotę zapolować na Metal Gear Solid. Tej gry jeszcze nie mam w wersji fizycznej, więc może warto będzie w to sobie w końcu zainwestować. Mamy Klonoa, Resident Evil 2, tu jest Symphony of the Night, Castlevania, Diablo, Guilty Gear, troszkę klasyki. Tomb Raiderki, w sumie z przodu mam gry, które najczęściej, do których najczęściej wracam, czy coś tam chcę sobie zobaczyć, czy pograć, czy coś. Tak więc do tych gier najczęściej wracam, no już tam w tyle tych gier jest, to są już troszeczkę słabsze tytuły. Silent Hill, no szkoda, że nie ma w wydaniu PlayStation Classic Mini tego tytułu. No ale wiecie, jak ktoś kolekcjonuje gry, na przykład tak jak ja, no to nie mam bólu dupy o to za bardzo, że PlayStation Classic Mini no, ma takie gry, a nie inne. Trzeba się z tym po prostu pogodzić.
Ograłem sobie ostatnio na przykład Jumping Flash i bardzo mi się spodobał ten tytuł. Nigdy wcześniej nie grałem. Również mam ochotę sobie ograć w najbliższym czasie Wild Arms. Również nigdy nie grałem w tego RPGa i moim zdaniem zapowiada się bardzo fajnie. Tak więc no to są gry na przykład, które na przykład nie kupiłbym Jumping Flash, bo jest cholernie drogi i też nigdy nie miałem z tą grą styczności, ale jako że trafiła na to wydanie, to chętnie w to sobie jeszcze pogram, może uda mi się ukończyć. Parasite Eve, co tam ostatnio do mnie trafiło, wersja japońska, Breath of Fire 4, akurat to jest gra, którą miałem okazję zrecenzować na łamach czasopisma Game Station i poleciało. Co dalej my tu mamy z ciekawych gier? Crash, niestety nie mam jeszcze pierwszego Crasha, ale z czasem się załatwi. Skull Monkeys, jeden z najkonkretniejszych chyba tytułów, jeśli chodzi o konsolę PlayStation 1. Ktoś nie grał, polecam, sprawdźcie sobie. Street Fighter X2 Plus i X Plus Alpha. Jackie Chan, Stunt Master. Cholernie drogi tytuł, bardzo ciężko się na to napatoczyć, a tę grę zakupiłem sobie niedawno w Charity Shopie za 25 pensów. Świetny okaz, komplecik. Overboard, którego otrzymałem od Axla z retroarchiwizacji. Oddworld Pandemonium. O, poluję jeszcze na część drugą. I finalki, jeśli chodzi o finale, to brakuje mi jeszcze tylko Final Fantasy Origins. No i to byłby w sumie komplecik z finalami. Z tyłu jest Clayman. No, wychodź, że. I tam jest jeszcze Metal Slug. Kultowy Clayman, czy też Neverhood. To jest pierwsza część, można by powiedzieć, jeśli chodzi o Skull Monkeys. Skull Monkeys jest drugą częścią, wydaną w bardzo, no można by powiedzieć, ta sama postać, ten sam świat i ten sam zabawny klimat. Tytuł godny polecenia moim zdaniem. Niebawem uruchomimy akcję G-Con, ponieważ G-Cona udało się ostatnio zdobyć w boksie. I mam kilka tych strzelanek pod G-Cona na PlayStation 1, więc może coś się ogra. Grandia Creatures, to ostatnio wyrwałem właśnie na tej retro giełdzie. Krok, Bokany, to mieliśmy okazję sobie zobaczyć, ograć. Destruction Derby 2, Soul Blade, Grand Theft Auto 2. No troszkę tych gier jest. Final Doom, Mortal. Mortala bym chciał jeszcze sobie załatwić 4. Siphon Filter 2, Sensible Soccer. Dość ciężko się na to napatoczyć. Niestety bez okładki, bez instrukcji, jest tylko tylna okładka. Sensible na PlayStation 1 i Apocalypse Cool Borders 3. Jeszcze tam jest więcej gier z tyłu, ale to nie będziemy się do tego dokopywać. Kilka gier na Amigę. W sumie zawsze marzyłem o oryginalnym Super Frogu na Amigę, ale niestety nie da rady tego wykołować. Cholernie drogo to chodzi, ciężko się napatoczyć. Ciekawe, czy MGR ma Super Froga oryginalnego w swojej kolekcji. Ma bardzo dużo oryginałów na Amigę i ciekaw jestem, czy ma Super Froga. Tutaj mamy kasyciaka do Commodorka, Amiga 600, Commodore C64. Prawdopodobnie niebawem zostanie on odświeżony, wyczyszczony i odżółtaczkowany. I to jest Commodore, którego dostałem od retroskanera. I tu jeszcze kilka gier na konsolę PlayStation 3, które sobie powolutku kolekcjonuję z powrotem, jeśli chodzi o gry, które najbardziej mnie zaciekawiły. Tu mamy Uncharted, Tekkenik, Hybryda, dość spoko wydanie, Silent Hill, Downpour, właśnie tego
Silent Hill Homecoming chciałbym sobie jeszcze załatwić. To tam bardzo mocarnie sobie ogrywałem i zdobyłem wszystkie te achievements, pamiętam. Rezydenty też chciałbym sobie wszystkie jeszcze załatwić. I w sumie jest tyle z gier na konsolę PlayStation 3. Tu mam Dark Souls, GTA 5. No i w sumie tyle. Jest jeszcze kilka gier, które chciałbym sobie dokolekcjonować, no ale wiecie jak jest. Z czasem mam nadzieję, że te gry dotrą do mnie, w jakim cudem się da załatwić. Ale nie ma już tego naprawdę wiele. Może z jakiejś góra 20 gier na PlayStation 1, 30 gier na Famicoma, Pegasusa i NES-a w takiej dość zmieszanej, wiecie, kolekcji. Nie wiadomo, co się trafi. Kilka ruskich tłoków też mam. Tak, te ruskie tłoki były kiedyś wyprzedawane w tych latach 90. Też dużo historii z tymi ruskimi tłokami się wiąże. No i w sumie to tyle. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moją kolekcję gier. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy również kolekcjonujecie gry, a jeśli tak, to na której platformie skupiacie się najbardziej. Jak coś, możecie zawsze podesłać jakieś zdjęcia swojego pokoju gracza, czy też retro kolekcji. Mój e-mail znajduje się w opisie tego filmu. Trzymajcie się, na razie, heja!